Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Firma Ramfactor się sprawdziła i znowu spełniła kolejne marzenie. Co nie tutaj? Słabo, w ogóle on nie chce jechać, nie gada, nic się nie dzieje. Tak myślałem. Zero emocji. W ogóle ja bym jechał, nie wiem, dwulitrowy. Co, oddać plecak już? W ogóle oddajcie właścicielowi i powiedzcie, że zawiedziony jestem. Jest zajebisty. Czyli mówisz, te 850 koni nie robi roboty nie żadnej? Roboty, nie. Leszek dojeżdża już do Prudnika. Od kilku miesięcy w ogóle samochodu nie widział, bo ostatni raz... W ogóle na tym moje zdjęcie? Był, no jak? No tak, ale... Widział przed naprawą i w trakcie naprawy jak był blacharza. No, to taki brzydki, porozbierany. Taki porozbierany, ale no. Takiego finalnego efektu jeszcze nie widział. Ani jednego zdjęcia nie dostał. Jednego zdjęcia nie dostał i to będzie jego, pierwsze oględziny, pierwszy raz zobaczył na żywo. Nie? Coś tam słyszał, coś tam od nas się dowiedział, ale tak, żeby widzieć go, no to nie widział go. Odpalajcie, jestem gotów. Jesteś gotów? Dowiedziemy po prostu. Dowiedziemy? No tak. Chcę go już zobaczyć po takim czasie. Ściągnij okulary. Jest, kurwa bestia. Ja pierwszy ładny. Z czerwonym oczkiem. Prawdziwy redaj. Proszę. Ale kurwa jest piękny. Plecak dam do tego. Dla mnie bardziej jednak się podoba ten. Kolor jest spoko. No i jest nowy. Dokładnie. No tak, no teraz nowe auto. Nowe auto. Jest akcent? Felgi są ładne. No, ładniejsze niż tamte. Ale maska, tak jak mówiłeś, jak się siedzi, to jednak trochę zabiera, nabiera szerokości i to grubo. Ale ładny. Ładny to czarny kolor. Diabeł straszny. Morda się cieszy, to znaczy, że jest dobrze. Jest, tak. Aż miło będzie zrobić nim trasę jutro. A to od razu? Do Anglii? Nie. Od razu do Anglii? Od razu do Anglii. Jutro przejdzie test bojowy na niemieckiej autostradzie. Czarna bestia, nie? Bardzo, bardzo ładny samochód. Brakowało, nie? No, tego kompresora brakowało, dokładnie. Nie ma jak to nowe, całkowicie nowe auto. To jest jednak to. Miniesz tylko znak teren zabudowany i grzejesz. To jest jednak to. Strzela. Ale to się rozpędza. Wydaje mi się, że jest bardziej wyciszone to auto. Wygłuszone jest, bo tam było bardziej słychać jednak ten kompresor w środku auta. No być może, nie sądzisz? No może być może tak. Że jednak to tylko, że auto... Tak, tylko, że mniejszy kompresor głośniej wyje. Aha, no to chyba, nie? Że to jest to, bo jednak no tam było naprawdę ten kompresor w środku słychać, że jak jechałeś dłuższą trasę, to po dłuższym okresie jeżdżenia to jednak bólu głowy można było dostać. 2016, a 2022 jest różnica i to gruba.
Dobrze, że poprawili to wykonanie tego samochodu w środku. Bezpieczniej wyprzedzasz, bo robisz to szybciej. Dokładnie. Dokładnie tak. Nie, spoko. Zajebiście. Znowu firma Ram Factory się sprawdziła i znowu spełniła kolejne marzenie. I spełni jeszcze nie jedno. No, miejmy nadzieję. Na pewno tak. Na pewno to nie jest ostatnie. Pachnie w ogóle nowym nowością. To jest dobre. Pachnie jak nowe auto. Zresztą, po stanu licznika widać. 1915 km. A jak mówiliśmy, było 800 mil. Ale miło. Miło. Ja za tym tęskniłem. To będzie normalnie czysta przyjemność przejechać nim znowu przez Europę. Siema, jesteśmy Ram Factory i robimy dla Was content na YouTube. Ale to, czym tak naprawdę zajmujemy się na co dzień, to import wszelkiej maści pojazdów z USA i Kanady. Tak więc, jeżeli chcesz spełnić z nami swoje motoryzacyjne marzenie lub po prostu zaoszczędzić, pisz na biuro@ramfactory.pl lub dzwoń pod podany numer telefonu. Nieupalany. Nie, dziadek do kościoła jeździł. SX? No. Jak wrażenia? Panie, jeszcze serce zapisala? Ale k***a, zabawa przednia, nie? Cały w gumie jest! Cały w gumie! Jest guma! Pierwsza guma na tym, no. Czy opłaca się importować z nami auta? Of course! Kolejne będzie też od Was. I żeby taka... Taka radocha na twarzy. Nie ma zabawy, tak. Bez subskrypcji nie ma zabawy? Nie ma zabawy. Bez komentarza i lajka, pamiętajcie o tym. I wybierać jedną firmę. Co nie pytaj? Słabo, w ogóle on nie chce jechać, nie gada, nic się nie dzieje. Tak myślałem. Zero emocji. W ogóle jakbym jechał, nie wiem, dwulitrowy. Co, oddać plecak już? W ogóle oddajcie właścicielowi i powiecie, że zawiedziony jestem. Co? W jedną stronę będzie, nie? Zobaczymy, ile pali 800 koni. To co, jedziemy, widzimy się w Wrocławiu na myjni. Dojechaliśmy do Wrocławia, zrobiliśmy po Wrocławiu kilka kilometrów i pokażemy Wam, dokładnie 128 km, no 129 i średnie spalanie wynosi 16,2 w 800-konnym aucie. Ty, no mów co chcesz, no ale to jest mega wynik, mega. Ale też wcale nie jechaliśmy jak... No i nie jechaliśmy jak fajfusy. Dokładnie. Tak? Było przepisowo prawie jak w Niemczech. No Helga tu przedstawia swoje wady. Przejedziesz. Dobra. To jest tu ten, tak? Tak, delikatnie kręć, lewo delikatnie. Pasuje ci ta fura? Na pewno nie pasuje do mojego portfela. Co bym wolał? Gruza E46, którego zresztą mam. Lecimy trzecią rolkę i za chwilę lecimy, by nagrywać auto nocą. Staw ci łapkę i suba. No dobra. Podjedź. Patrzcie, co tu się od... Patrzcie na goście. Spotkać Czuba we Wrocławiu z kamerą. Just a fucking
Mamy godzinę. Popatrzcie, którą. Pół do pierwszej w nocy. My zakończyliśmy właśnie nagrania. A wy nie zapomnijcie o subskrypcji, suby, lajki, przede wszystkim komentarze. Czy wam się podoba taka forma. Tak, bo chcemy wiedzieć po prostu. Chcemy wiedzieć, czy wam to pasuje, czy nie pasuje. Także jeżeli jest coś źle, to komentujcie, dawajcie nam znaki. I co? Widzimy się z następnymi materiałami. Hej. Na razie.